Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszej pierwszej części Akademii Tortu pokażę Wam, jak przekładać tort i jak przygotować do niego doskonały krem czekoladowy. W następnym odcinku pokażę Wam, jak go wytynkujemy, a póki co oglądajcie. Witam w mojej Akademii Tortu poziom podstawowy. Tak zaczniemy, ale moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak w bardzo prosty i szybki sposób przygotować tort okolicznościowy. Może być to tort na urodziny, na imieniny, na rocznicę ślubu, bądź po prostu dla ukochanej osoby. Zobaczcie, jak to zrobić. W pierwszej części pokażę Wam, jak przygotować krem do tortu, a następnie go przełożyć, a w drugiej części wspólnie przygotujemy tynk, którym obłożymy nasz tort i udekorujemy go. Zaczynamy. Biszkopt tortowy już doskonale wiecie, jak zrobić. Pokazywałem go w pierwszym odcinku słodkiej tuby. Teraz przygotowujemy sobie do nasączenia naszego tortu syrop cukrowy, czyli w tym przypadku 200 g wody i 100 g cukru. Zagotowujemy, możemy dodać do tego ulubiony aromat, a następnie nasączamy nim biszkopt. W czasie, kiedy będę kroił biszkopt na równe części oraz nasączał, przygotowuję sobie mój krem na bazie serka mascarpone i śmietanki 30%. Ja w moim kremie będę używał ciemnej czekolady. Wy natomiast, jeżeli wolicie na przykład czekoladę mleczną bądź białą, śmiało możecie je zastąpić. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dlaczego kąpiel wodna, a nie po prostu na ogniu, ponieważ z czekoladą musimy postępować bardzo delikatnie. Czekolada nie lubi wysokich temperatur, dlatego tutaj na najmniejszym ogniu ogrzewamy miskę parą, która wychodzi spod spodu, a następnie rozpuszcza nam delikatnie czekoladę. Czekoladę nie możemy przegrzać, ponieważ czekolada nam się spali. Dlatego tutaj bardzo ostrożnie kontrolujemy temperaturę. Jeżeli płomień nie jest za duży, zmniejszamy na minimum. Mamy nasz biszkopt i tutaj rada. Najlepiej użyć jest biszkopt, który był pieczony dzień wcześniej, ponieważ świeży biszkopt będzie nam się bardzo kruszył. Zaczynamy od ścięcia góry, a dlatego to robimy, aby nie odchodziła nam z kremem. Następnie nasz biszkopt kroimy na trzy bardzo równe warstwy. Czekolada jest już prawie gotowa, dlatego zajmiemy się teraz ubijaniem serka mascarpone ze śmietanką. Zanim zaczniemy ubijać nasz krem, musicie pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, aby Wasza śmietanka nie znalazła się na wszystkich ścianach w kuchni. Zaczynamy od ubijania na najwolniejszych obrotach. Gdy składniki, czyli śmietanka z mascarpone się już połączy, możemy te obroty zwiększyć i wtedy już ubić na gładki, sztywny krem. Rozpuszczona czekolada tak właśnie powinna wyglądać. Śmietanka z serkiem mascarpone doskonale nam już się ubiła. Na tym etapie również musicie pamiętać o tym, że śmietanka z mascarpone może Wam się zważyć. Dlatego gdy widzicie, że już ta struktura jest idealna, ubita, wyłączamy robota. Nie przebijamy śmietanki. Teraz w trzech częściach przekładamy śmietankę z mascarpone do czekolady. Pierwsza część jest po to, aby ostudzić czekoladę, aby ją zahartować. Musicie pamiętać o bardzo ważnej kwestii, aby wszystkie składniki do kremu, czyli śmietanka i mascarpone, były z lodówki. Muszą być bardzo mocno schłodzone, bo wtedy doskonale się ubijają. Moje mascarpone niestety nie było z lodówki, dlatego ten krem jest jeszcze delikatnie rzadki, ale wystarczy mu około 5 minut, 10 w lodówce, żeby czekolada zaczęła mocno łapać i wtedy będzie doskonały do przekładania tortu. Więc absolutnie nie bójcie się, jeżeli taka konsystencja kremu Wam wyjdzie. Poza tym jest lato, jest ciepło, więc również te temperatury w pomieszczeniu są wysokie. Zaczynamy przekładanie naszego tortu od nasączenia biszkoptu. Czyli syrop cukrowy wcześniej przygotowany, który już nam pięknie się wystudził. Nasączamy nim bardzo obficie nasz biszkopt. Możecie zrobić to łyżką, możecie zrobić to pędzelkiem. Na tak przygotowany podkład nakładamy krem czekoladowy. Nie rozkładamy kremu
do samych końców, ponieważ gdy będziemy przykładać kolejnymi warstwami, ten krem delikatnie nie nam się rozejdzie. Do tego tortu ja będę używał mrożonych malin. Wy możecie użyć świeżych bądź również innych mrożonych owoców. Tylko dlatego używam mrożone, że lepiej ścisnął nasz krem. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby przygotować z czterech stron takie jakby łapki, na których będzie leżał nasz kolejny biszkopt. Oczywiście to jest tylko baza naszego ponczu do biszkoptu. Możecie go również nasączać dowolnymi alkoholami, sokiem pomarańczowym bądź innymi sokami. Tak naprawdę wszystko, co lubicie, możecie tutaj dać. I przekładamy drugą część naszego kremu. Przygotowujemy ostatnią część biszkoptu, którą nasączamy na naszym blacie, ponieważ ta część, która będzie nasączona, przykryjemy nią nasz tort. W ostatnim pięterku już nie potrzebujemy robienia łapek, ponieważ jest to góra, którą sami sobie doskonale dociśniemy. Tak przygotowany torcik trafia teraz na około 2-3 godziny do lodówki, a najlepiej na całą noc. Nasz tort jest już w lodówce, teraz potrzebuje wielu, wielu godzin na zastygnięcie się. A jak zrobić tynk do tortu i jak go wytynkować, pokażę w następnym odcinku. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube oraz wpadajcie do mnie na Instagrama. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa, pa.